Gdy niepodległa Polska odrodziła się w 1918 roku po 123 latach zaborów, była wyniszczona przez działania I wojny światowej. Składała się z trzech części, w których obowiązywały różne systemy prawne, pieniądze, a nawet zasady ruchu drogowego. W dawnym zaborze austriackim obowiązywał ruch lewostronny. Przed odrodzonym państwem stanęło ogromne wyzwanie – scalić trzy części w jeden organizm i nadrobić lata, gdy krajem rządzili zaborcy. Jakby tego było mało, w 1920 roku trzeba było jeszcze obronić Polskę przed bolszewikami. Dopiero wtedy nastał okres pokoju. Trwał on do wybuchu II wojny światowej w 1939 roku. Choć II Rzeczpospolita istniała zaledwie 20 lat, udało się w tym czasie osiągnąć bardzo wiele. W listopadzie 1918 roku władzę w Polsce objął Józef Piłsudski. Wprowadził wiele ważnych i nowoczesnych w tamtym czasie praw. Nadał prawa wyborcze kobietom oraz określił, że dzień pracy powinien trwać nie dłużej niż 8 godzin. Niepodległa Polska miała dostęp do morza, ale nie posiadała portu. Zapadła decyzja, aby wybudować go w Gdyni. Była to mała wioska, która po kilkunastu latach przeobraziła się w nowoczesne miasto portowe. Między Śląskiem a Gdynią wybudowano specjalną linię kolejową, którą przewożono główny polski towar eksportowy – węgiel. Większość Polaków mieszkała na wsi. Brakowało dla nich pracy. Jednocześnie Polska potrzebowała rozwiniętego przemysłu, aby rozwijać się gospodarczo. Dlatego wicepremier i minister skarbu Eugeniusz Kwiatkowski zaproponował utworzenie Centralnego Okręgu Przemysłowego. Zaczął on powstawać w okolicach miejsca, gdzie San wpada do Wisły. Były to tereny z dużym bezrobociem, a zarazem oddalone od granic z wrogimi Polsce Niemcami i Związkiem Radzieckim. Niestety, do wybuchu II wojny światowej udało się wybudować jedynie część zaplanowanych zakładów. Druga Rzeczpospolita dużo osiągnęła nie tylko w gospodarce. Pisarz Władysław Reymont otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Naukowiec Ludwik Hirschfeld badał krew i wprowadził przyjęty na całym świecie jej podział na grupy. Lekkoatleta Janusz Kusociński zdobył złoty medal w biegu na 10 tysięcy metrów na igrzyskach w Los Angeles. Jednym z największych osiągnięć II RP było złamanie niemieckich szyfrów przez polskich matematyków. Odkrycie to bardzo przydało się w czasie II wojny światowej. Przyspieszyło to jej koniec i pozwoliło ocalić życie wielu osób.